No takie hobby, jak to się mówi. Jadę nocnym, pośpiesznym pociągiem, zajadę rano, zwiedzam, a wieczorem wracam. I to w kilka różnych miejsc. No, powiedzmy Kołobrzeg, Świnoujście, Zakopane, Krynica, może być Gdańsk, Sopot. Jak się ojciec biło, robił. Robił wszystkiego dobrego, panie Janku, dużo zdrowia. Zabytki i przyroda, jedno i drugie. I lubię góry i morze, jedno i drugie. Góry i morze. Jeziora też. Ale tak sobie marzyłam, żeby kiedy Giżycko zobaczyć. No i udało się. Przez dwa sezony. Dawniej nie jeździł nigdy do Giżycka. A mnie zaskoczyło, że dwa lata temu do Giżycka z Wrocławia jechał przez Sieradzyńską Wolę. A, to wykorzystam czas. W tamtym roku byłam 5 razy w Giżycku, 2 lata temu 4. Także Giżycka zwiedziłam przez 9 razy, ale 2 lata. Przez 2 lata, 2 sezony letnie. Jak się tam zajedzie, to jak są nocleg, to żeby im zapłacić, no to se ceny liczą i tego. No i także tyle lat i bez noclegów jeździłam, w domu się wyspałam. Nie mam płacić tyle pieniędzy, to niska renta, nie idzie nocować. Nie ma z czego, bardzo niska renta. No teraz mam po dołożeniu 588 zł, trzecia grupa. Dołożyli 24 zł, bez po potrąceniach na rękę. No i tak se radzę, że a to kanapki wezmę, a to wodę do picia i do wieczora. Chyba, że na loda tylko. A tak to wieczorem już wracam z powrotem. Wracam z powrotem tym pośpiesznym. No i za 3 noce się prześpię, znowu jadę. Jak nie do Kołobrzegu, to znowu gdzie indziej. To 11 lat na rencie, no to 20 lat pracowałam, zaczęła się redukcja. Na stacji Uczkaliska zaczęły zwalniać. Dyrektor generalny, dyrektor był z Warszawy, Jan Janik, on pozwalniał ludzi z kolei. Narobił długu, no 800 milionów. Tak w telewizji słyszałam. No i tych ludzi pozwalniał, no i dużo ludzi odeszło. Mnie się udało, bo tam renta, no to trochę to uszkodzenie tej głowy miałam, no to na rentę chorobową. Cały czas się jeździło. No jak pracowałam, to tak nie było czasu, ale zawsze jechałam na wolną sobotę, piątek na nas. Przyjechałam do domu w niedzielę rano, przespałam się trochę do kościoła, no i tego. Na drugi dzień do pracy znowu mama zawsze mówi, jazda do Gdyni, mówi. Co będziesz w tym domu siedzieć? I do każdej przyszłam na stację do Gdyni pośpieszny był i tego. I się jeździło. Pierwszy raz zaraz na morze na Gdynię. No i jak się wsiadło, tak się jeździło. Przyszedł piątek, znowu na noc jechałam. Trochę się z ludźmi porozmawia, oknem się wyjrzy, co się dzieje na świecie, jak wygląda świat w innych województwach. Jak jest tego, jest bardzo ładnie, no. A jak się zaczęło jeździć, tak się tak, ja się tak już przyzwyczaiłam przez tyle lat i teraz ciężko by się było odzwyczajne. Dzielem, jak jeszcze zdrowie jest, to się wsiądzie i się jedzie. Się zwiedza.